Początek Ewangelii świętego Mateusza to jedna z najbardziej nudnych stron w Piśmie Świętym. Na pewno pamiętacie Państwo, jak Ewangelia Mateusza się zaczyna. Jest to długi, nudna genealogia pochodzenia Pana Jezusa. Mateusz mówi: Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba i tak dalej, w kółko Mateja. Od Abrahama do Dawida 14 pokoleń, od Dawida do niewoli babilońskiej 14 pokoleń i od niewoli babilońskiej do Józefa, męża Maryi 14 pokoleń. Tę nudną genealogię, ten nudny pierwszy rozdział Mateusza prawie nigdy się go nie czyta w kościołach, bo są to trudne imiona, niezrozumiałe i nic nam one właściwie nie mówią. Dlatego dzisiaj ta Ewangelia na czwartą niedzielę Adwentu przeznaczona zaczyna się w pierwszym rozdziale, ale wiersz 18. Bo pierwsze 17 wierszy to jest właśnie ta nudna genealogia. Pochodzenie biologiczne Pana Jezusa, którym Mateusz stara się udowodnić, że Jezus ma prawo zasiąść na tronie Dawidowym. Że Jezus jest genetycznym następcą i Abrahama, i króla Dawida. Ewangelia Mateusza tym różni się od innych Ewangelii, zwłaszcza od Łukasza i Jana, że Mateusz pisze swój tekst do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Stara się im wyjaśnić na każdym kroku, że to, co się wydarzyło w życiu Jezusa, jest spełnieniem pism Starego Testamentu. Jest spełnieniem nauczania Biblii hebrajskiej czy żydowskiej. To dlatego właśnie Mateusz zaczyna swoją Ewangelię od długiej i nudnej genealogii. Kto był czyim ojcem, aż od Abrahama po świętego Józefa. Dzisiaj natomiast w wierszu 18 aż do 24 mowa o tym, jak na świat przyszedł Jezus. Bardzo jest ciekawe, że mimo swojej genealogii Mateusz twierdzi, że Maryja, żona Józefa, była dziewicą. Że to dziecko, które się w niej poczęło, nie jest biologicznym synem Józefa. Bycie dziewicą staje się czymś ważnym w religii chrześcijańskiej. Nawet w języku polskim zawsze mówimy o Maryi Najświętsza Maryja Panna, czyli Najświętsza Maryja Dziewica. To przypisywanie jej dziewiczości stało się częścią naszej chrześcijańskiej, katolickiej religii. Ale warto się zapytać, dlaczego Mateusz w swojej Ewangelii zaczyna od tego, że Maryja jest dziewicą, a Józef nie jest biologicznym ojcem Jezusa. To trochę zamąciło w głowie i w planie Mateusza. Bo pomyślcie, cały prolog Ewangelii Mateusza, ta nudna genealogia, ma udowodnić, że Jezus jest następcą Dawida. Że Jezus wywodzi się od Abrahama i Dawida aż do Józefa. A potem nic z tego nizowego Mateusz mówi: pal licho, Józef nie był ojcem Jezusa. To po co pisać taką długą genealogię? Po co tworzyć taki nudny pierwszy rozdział Mateuszowej Ewangelii, jeżeli w sumie koniec końców Jezus nie jest biologicznym synem Józefa? Bardzo ciekawy punkt teologiczny. Mateusz z jednej strony mówi, że Bóg działa przez ludzką historię,
że ludzka genealogia, ludzkie plany są ważne w planach Pana Boga. Ale z drugiej strony Mateusz mówi, a kuku, Maryja była dziewicą. I w sumie to nie wasze ludzkie plany się liczą, tylko plan Pana Boga. Ludzie mogą sobie planować od A do Z, a na końcu Bóg zrobi tak, jak chce. Bo wszystko jest w rękach Pana Boga. Nasze plany, mówi Mateusz, nasza genealogia, nasze pochodzenie, nasze budowanie swojego życia i swojej przyszłości jest ważne, ale w końcu to Bóg podejmie wolną decyzję. I w przypadku Pana Jezusa ta wolna decyzja polegała na tym, że Jezus nie był biologicznym synem Józefa. Mimo tej całej nudnej genealogii, Józef według Mateusza nie był ojcem Pana Jezusa. Tak to jest w naszym życiu, że z jednej strony planujemy, kim będziemy, co będziemy robić, jak nasze życie będzie wyglądać. Gdy idziemy na spotkanie czy na wywiad o pracę, często pracodawca pyta się, gdzie widzisz siebie za 5 czy za 10 lat? I każdy ma jakieś plany, ma jakieś idee, co chciałabym robić za 5 czy za 10 lat. Ale gdy 5 czy 10 lat minie, patrzymy wstecz i myślimy sobie, opa licho, takie miałam plany, takie miałam idee, a Pan Bóg i tak zrobił swoje. Dzisiaj mija 14 lat od moich święceń kapłańskich. 18 grudnia 2002 roku zostałem księdzem katolickim. I tak myślę sobie, 14 lat temu miałem plan swojego kapłaństwa. Miałem pewną wizję. Skończyć doktorat z prawa kanonicznego, pracować w kurii biskupiej, gdzieś być może proboszczem na małej wiosce. A tutaj Pan Bóg wcisnął swój palec i zrobił tak, jak On chciał, a nie tak, jak ja chciałem. Nasze plany są potrzebne i są ważne. Ale z drugiej strony, jak mówi Mateusz, potrzebna jest otwartość, natchnienie Ducha Świętego. Potrzebna jest nasza gotowość na to, że Pan Bóg przyjdzie i zrobi to, jak On chce. Nawet jeżeli będziemy mieli całą genealogię, cały idealny plan naszego życia ułożony od A do Z, to Pan Bóg może wejść w nasze życie, tak jak wszedł w życie Józefa i Maryi, i zrobić to, co On chce, a nie to, co my chcemy. Dzisiaj, w tę ostatnią, czwartą niedzielę Adwentu, zachęcam nas wszystkich, abyśmy spojrzeli na swoje życie, abyśmy zobaczyli, jak dużo w tym moim i Twoim życiu jest naszych planów, a jak dużo jest takiego Bożego palca, który popycha nas czasami tam, gdzie nie chcemy. Mateusz mówi, że imieniem Jezusa będzie Emanuel, Bóg z nami. Bóg jest z nami i czasami wykręca nam niespodzianki. Czasami prowadzi nas tam, gdzie nie chcemy. Czasami dziecko rodzi się z dziewicy, jak mówi Mateusz. I na to musimy być gotowi i otwarci.